susza, która zniszczyła plony. Wiatr, który zniszczył wiatrak. Woda w studni zepsuta. To wszystko przez wasze grzechy! Zamiast przyjść do kościoła i modlić się o to, żeby Pan Bóg wybaczył wam grzechy, wychodzicie do szeptuchy! A na dodatek, wszystkie datki na tacę z całego roku musimy przeznaczyć na agronoma, który przyjechał naprawić to, co zepsuły wasze grzechy! Primo, zaczniemy od przywrócenia życiodajnej substancji. Oddamy wsi dobrą wodę. Zaradzisz, panie, na tę zarazę, a hojnie cię ugoszczę. Ino taka kapka? I będzie? Jeszcze tylko jeden składnik i ta wieś zostanie uzdrowiona. Kto tam jest? Kogo licho niesie? Zostaw to! To ciało Boże! Zostaw to tam, gdzie je znalazłaś! Stawiam dukata, że nie ubiję. Skuś na pana dziada. Skuś na pana dziada. Rozkoże śmierć. Tak zacznij, uczony. Będzie mieszkać u mnie. U mnie mieszkać nie będzie. Ja się panem zajmę. Bartłomieju! 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 Panie, pomóż, bo inaczej pomrzemy z głodu. Błagam! Błagamy. A czym wy tutaj te tryby smarujecie? Jak to czym? Słonino. No, drewniane słonino. A metalowe elementy? No, trzeba oleju. O, to powinno załatwić sprawy. Młynarzu! Młynarzu! Widzieliście Bartłomieja? Wczoraj na psy, a dzisiaj nie. Chyba diabli go porwali. Jakieś złe moce cały dzień za mną chodzą. Martwię się o niego. Spokojnie. Na to też poradzimy. Przeciąg mnie zbudził. Nie śpi pan? Nie. Maszyny rolne. Marian Kozyra. To pan opracował ten projekt? Tak, to bardzo skomplikowana robota. Słyszała to pani? Nie, nic nie słyszałam. Wie pan, tak? Taki wielki umysł byłby dobrodziejstwem dla naszej wsi. Już wiem, czyja to sprawka. Muszę porozmawiać z proboszczem. Ale wróci pan jeszcze? Jak Bóg da!
Myślę, że wasz kościelny jeszcze dycha. Wiem, kto go więzi. Miał ksiądz rację. My, czerwonobrodzi, wyczuwamy takie rzeczy. Obaj wiemy, że to ta szeptucha, która sprowadziła plagi na waszą wieś. Ja z niejednego pieca chleb jadłem, niejedną wiedźmę ubiłem. Mógłbym zająć się waszą sprawą z wiedźmą, ale... Człowieku, jakie ale? Ja ci nieba przychylę, tylko pomóż nam. Jeno, na wiedźmę tylko złoto działa. Daj mi narzędzie, to ubiję sukę. Bierz. Co moje, to twoje. Wiernie oddadzą. A to prezent od naszego księdza. Myślisz, że tak mnie przekupisz? Widzę, że twoja skłonność do blondynek nie osłabła. Luba, przecież twoje manifestacje skutecznie ostudziły jej starania. A ja po prostu próbowałem nie wyjść z roli. Mhm. Ale co z twoją skłonnością do kościelnych? Jutro nie będzie niczego pamiętał. Ja swoją część wykonałam. A ty? Skarpety? Dukaty. Ubieraj się i w drogę. Tylko pamiętaj, żeby zdjąć urok z młyna. Dobrze, dobrze.